Witam Państwa serdecznie i dzisiaj zapraszam na wykład, prezentację dotyczącą dwóch stylów w sztuce, dwóch stylów w architekturze, które pojawiły się w pierwszej połowie XX wieku na świecie, a za chwilkę potem w Polsce. Są to secesja i art déco, style, które w pewien sposób ze sobą korespondują, ale również są zupełnie odmienne. Secesja pojawiła się pod koniec XIX wieku, natomiast art déco nazywane jest również stylem około 1925. Co łączy te style? No przede wszystkim to, że są one wynikiem pewnych przemian społeczno-gospodarczo-ekonomicznych, które zaistniały w Europie w XIX wieku. Tutaj oczywiście wiecie, że mówię o rewolucji przemysłowej, która dotyczyła właściwie całej ludzkości i całego świata. Rewolucja, która tak naprawdę zmieniła oblicze świata i właściwie do dzisiaj jest to, co mamy, jest takim plonem tej rewolucji przemysłowej. Natomiast zarówno secesja, jak i art déco były próbą nadania nowej estetyki temu wszystkiemu, co zaszło właśnie w ramach tych przemian. Na początku zajmiemy się genezą stylu secesyjnego. Tutaj podaję daty orientacyjne, kiedy ten styl najmocniej zaznaczał się w historii architektury, historii sztuki. Natomiast trzeba mieć tą świadomość, że w sztuce nie ma takich drastycznych cięć nożem, które całkowicie odcinają jeden styl od drugiego. Wiele rzeczy trwa równolegle obok siebie, również na siebie wpływając. I tutaj secesja, która gdzieś od 1890 roku do 1910 trwa w takiej no, wykładni oficjalnej, ale na przykład w Polsce secesyjne elementy właściwie spotyka się tak naprawdę do 1939 roku, ponieważ szczególnie w tych produktach takich mniej ekskluzywnych, dostępnych dla przeciętnego obywatela, ta estetyka secesyjna bardzo długo trwała. I tutaj jako genezę podaję kilka takich zjawisk, które no, mogą uporządkować tą myśl, dlaczego secesja się pojawiła. Wspomniałam już o tej rewolucji przemysłowej XIX-wiecznej, która porównywana jest z rewolucją neolityczną, jeśli chodzi o jej znaczenie w dziejach ludzkości. Rewolucja neolityczna to ten moment, kiedy człowiek osiadł na ziemi i zaczął uprawiać rolę, zaczął prowadzić osiadły tryb życia. Następnie no, konsekwencją tej rewolucji neolitycznej było już powstanie miast. Natomiast rewolucja przemysłowa to jest ten moment, kiedy zaczęto produkować na sposób masowy i maszynowy, czyli już nie ten sposób manufaktury rzemieślnika, który siedział w swoim zakładzie i w mniejszym lub większym nakładzie te rzeczy produkował, ale produkcja masowa, fabryczna, gdzie maszyny jedynie sterowane przez człowieka produkowały identyczne przedmioty poprzez no, po prostu multiplikację. Dzięki temu te przedmioty niewiele od siebie się różniły. W XIX wieku pojawiły się również w związku z tą rewolucją różne nowe materiały budowlane, a jak wiadomo, materiał, z jakiego stworzone jest dzieło sztuki, a architektura przecież również jest sztuką i to jedną ze sztuk wiodących, bardzo wpływają na formę tego dzieła sztuki, ponieważ te materiały i technika wykonania w pewien sposób
pewien sposób wymuszają zastosowanie określonych form estetycznych. I pojawienie się tych nowych materiałów, a mam tutaj na myśli najpierw konstrukcję żelazną, potem konstrukcję żelazno-betonową, czyli wynalezienie żelbetu, który no całkowicie zmienił oblicze architektury, bo nagle się okazało, że właściwie wszystko, co do tej pory było niemożliwe, a mianowicie kształtowanie niemalże dowolne formy, nagle stało się możliwe. Bardzo chętnie korzystano z tych nowych materiałów ze względów oczywiście ekonomicznych i takich pragmatycznych, ale też ten postęp, ta taka machina rozpędzająca się pary, żelaza, pędu, mechanizacji była po prostu bardzo modna. W związku z czym pewnego rodzaju prestiżem stało się posiadanie na przykład przedmiotów wykonanych z żelaza. Nawet produkowano żelazną biżuterię zastępującą w pewien sposób te towary luksusowe, które do tej pory były stosowane w biżuterii. Jak pojawiły się te nowe możliwości techniczne, to teoretycy architektury, teoretycy sztuki uznali, że no skoro mamy nowe możliwości techniczne, musimy szukać nowej estetyki, nowego sposobu przemawiania do odbiorcy. Nie możemy ciągle stosować tych starych pomysłów formalnych. Pierwsza połowa XIX wieku, a właściwie w dużej mierze druga też, była podporządkowana takiej zasadzie czerpania pomysłów z czasów dawnych. I to dotyczyło zarówno kultury rzymskiej, czyli kultury klasycyzmu, neoklasycyzmu, ale również czerpanie z na przykład ze średniowiecza, gdzie chętnie stosowano neogotyk, neorenesans, neobarok, to już nowożytność. Ten XIX wiek niejako przetwarzał te stare motywy poprzez zastosowanie ich w nowych technologiach. Często to też doprowadzało do powstania takiej kompozycji eklektycznej, czyli pewnej mieszanki form i prawdę mówiąc to jest chyba najczęściej spotykana forma tej architektury drugiej połowy XIX wieku, czyli ten eklektyzm, który dzisiaj wydaje nam się bardzo dekoracyjny, trochę szalony w tym natłoku dekoracji, ale też bardzo ciekawy, bo tam można sobie śledzić różne formy z różnych stylów i próbować doszukiwać się ich źródeł. Secesja była buntem, po prostu była estetycznym buntem. Secesja, samo to słowo, które używane jest w języku polskim, to jest wystąpienie. Pamiętamy przecież wojnę secesyjną, prawda? Co oznaczało? Jest to pewnego rodzaju wystąpienie z określonego porządku. I tak było z secesją. Ona nazywana jest również w taki sposób, że w wielu krajach łączy się ten taki w nazwie wątek narodowy i wątek przymiotnik młody, określenie młody, czyli na przykład w języku niemieckim jest Jugendstil, prawda, czyli taki młody styl. We Francji używa się Art Nouveau, w Polsce zresztą też funkcjonuje ta nazwa, Art Nouveau, czyli nowa sztuka. W Polsce przecież mamy młodą Polskę. Polskę, no bo to jest też ten moment, kiedy bardzo silnie do głosu zaczynają dochodzić te wątki patriotyczne. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj widać okładkę czasopisma Chimera, które bardzo promowało ten nowy styl. Widać, że jest to okładka z 1901 roku, więc można powiedzieć, że w tym przypadku, w przeciwieństwie do stylów historycznych, nie mieliśmy zbyt dużego opóźnienia, bardzo szybko te nurty w Polsce się pojawiły i na okładce czasopisma Chimera, które zresztą i tą nazwą nawiązuje już do pomysłów secesyjnych,
jest fantastyczne zwierzę, które jest ujęte w taki sposób, już powiązany właśnie z sposobem secesyjnej interpretacji formy, czyli pojawia się ta linia płynna, ten motyw zwierzęcy, tej takiej chimery, czyli zwierzęcia połączone z różnych, który ma zaczerpnięte różne elementy z różnych zwierząt, też był w secesji bardzo popularny. No tutaj jest slajd, który streszcza generalnie to, co powiedziałam dla osób, które chciałyby sobie to jeszcze przeczytać. Niektórzy są wzrokowcami, inni są słuchowcami, więc tutaj pokazuję Państwu różne możliwości. Warto tutaj zaznaczyć, że pod koniec XIX wieku powstały takie sformalizowane ruchy, które promowały ten styl. I w 1897 roku powstała secesja wiedeńska, kilka lat wcześniej secesja monachijska. No i eksplozja tego stylu nastąpiła w 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu. Te wystawy światowe, które odbywały się w różnych miastach europejskich, no najczęściej w Paryżu albo w Londynie, miały ogromny wpływ na kształtowanie się tendencji estetycznych. To dzisiaj przecież też obserwujemy w świecie sztuki, w świecie mody, że te wielkie targi, wielkie wystawy narzucają w pewien sposób styl, czy taki jakiś określony odcień, który w sztuce będzie dominował. No i tutaj wymieniam cechy sztuki secesyjnej, które są, myślę, bardzo łatwe do zapamiętania i tak naprawdę akurat ten styl jest niezwykle łatwy w identyfikacji. Tutaj jako takie unaocznienie tych wszystkich elementów, o których za chwilę będę mówić, pokazuję fragment nasturcji wyspiańskiego, kartonu, który był później użyty do dekoracji kościoła dominikanów w Krakowie, gdzie można tam oglądać te fenomenalne freski. Zresztą Kraków to jest bardzo ciekawe miejsce, jeśli chodzi o secesję, ponieważ tam z uwagi na bliskość Wiednia w tym czasie, wszak Kraków był pod zaborem austriackim, te wpływy tam się bardzo pięknie umocniły i secesja krakowska uzyskała taki swoisty bardzo styl, właśnie podbijający ten wydźwięk narodowy. Nasturcje to przecież bardzo polskie kwiaty we wszystkich ogródkach wiejskich, miejskich. One rosną z tym charakterystycznym swoim zapachem, no i bardzo pasującą do secesji formą łodygi takiej wijącej się, meandrującej, bardzo ciekawej. W Krakowie jeszcze warto zwrócić uwagę na to, jak Państwo będziecie zwiedzać Kraków, to warto zaglądać właśnie do tych starych kościołów, które mają przecież gotyckie początki, ponieważ w nich, i to zarówno właśnie w kościele mariackim, jak i w kościele franciszkanów, w kościele dominikanów, są te motywy secesyjne wprowadzone na przełomie wieku XIX i XX. I tam doszło do takiej unii pomiędzy tą estetyką gotycką a secesyjną. I jest to właściwie taki przykład, no można by z punktu widzenia działań konserwatorskich nawet dzisiaj głęboko zastanawiać się nad zasadnością takiej intensywnej ingerencji we wnętrze gotyckie, ale ta kultura estetyczna, artystyczna tych artystów, którzy to realizowali, doprowadziła do tego, że tworzy to dzisiaj niezwykle smakowitą i taką wyszukaną, wysublimowany efekt. Więc spróbujmy przeanalizować te kolejne cechy. Ja to wynotowałam tak hasłowo, bo myślę, że warto sobie po prostu to w głowie uporządkować. Secesja zakładała integrację wszystkich sztuk, czyli głoszono taką potrzebę, żeby ten styl ogarnął nie tylko pojedyncze dziedziny sztuk, nie tylko objawił się w malarstwie albo w architekturze, ale żeby dążyć do tworzenia takiej
całościowej kompozycji, czyli zarówno w architekturze budynku secesja powinna się objawić, ale też w wyposażeniu wnętrz, w dekoracji artystycznej, no i w dziełach sztuki, które będą w tych wnętrzach pokazywane. Natomiast rzeczywiście doprowadziło to do tego, że secesja bardzo pięknie przejawiła się na przykład w przedmiotach codziennego użytku. W ruchu antykwarycznym współczesnym są przepiękne przedmioty, które mogą być współcześnie używane, ale mają te cechy tej właśnie płynnej linii bardzo pięknej. Szczotki do włosów, lustra, świeczniki, nakrycia stołowe, czy na przykład sztućce. Secesja również była taką reakcją bardzo intensywną na fakt, że produkcja przemysłowa doprowadzała do obniżenia jakości produktów. I my to znamy ze swojej rzeczywistości, bo to jest rzeczywiście bardzo dzisiaj obecne. My wiemy, że to, co jest produkowane masowo, jest tanie, ale jakość tego w porównaniu do jakości przedmiotu wykonanego przez rzemieślnika ma się zupełnie nijak. I secesja wskazywała na konieczność powrotu do rzemiosła, powrotu do wyrobu w sposób taki, że to jeden człowiek cyzeluje te obiekty, które później my na przykład w domu używamy. To podnosi zarówno jakość życia użytkownika, jak i tą kulturę estetyczną. Secesja kładła także nacisk na dekoracyjność przedmiotów i ta dekoracyjność jest tutaj bardzo zaakcentowana. To nie jest żaden ascetyczny styl, taki jak modernizm, który pojawił się później. Nie, tutaj jest euforia form i euforia dekoracji. Jeśli chodzi o kompozycję, to cechami tej kompozycji jest asymetryczność, atektoniczność, wertykalizm, płaszczyznowość i wysoki stopień skomplikowania kompozycji. I właściwie te nasturcje zawierają w sobie wszystkie te elementy, bo tak, widzimy, że kompozycja nie jest symetryczna, to znaczy nie jest to dokładne odwzorowanie prawej strony w stosunku do lewej. Oczywiście my czujemy, patrząc na ten fragment tego fresku, że jest tutaj zachowany pewien rodzaj symetrii, a mianowicie balans kompozycji, prawda? Tutaj akcenty, ten sposób przedstawienia tego kwiatu powodują w nas takie odczucie harmonii, że jest to bardzo harmonijne i ten ciężar kompozycji po prawej stronie i po lewej stronie jest podobny, natomiast nie ma tutaj tej prostej symetrii. A tektoniczność. Czym jest ta tektoniczność? A tektoniczność oznacza, że dekoracja na przykład w architekturze albo w przedmiocie użytkowym nie odzwierciedla budowy takiej konstrukcyjnej tego przedmiotu. Czyli na przykład dekoracja w architekturze pnie się gdzieś po gzymsach, po elewacji, nie zważając na podziały, na kondygnację, na osie budynku, tylko niczym roślina, niczym bluszcz obrasta ten budynek w sposób taki bardzo spontaniczny. Wertykalizm to jest zawsze taka tendencja od dołu ku górze. Kompozycja wertykalna to kompozycja pionowa, czyli takie uwysmuklenie tych wszystkich motywów i to na przykład objawia się w postaciach kobiet, które się pokazują, które secesja prezentuje. To są takie bardzo smukłe, wijące się niczym płomień sylwetki. Płaszczyznowość to też ciekawy tutaj przy tym takim wybuchu dekoracyjności, ta płaszczyznowość polega na tym, że nie goni artysta secesyjny za na przykład pokazaniem głębi, jakimiś złudzeniami perspektywicznymi. To jest wszystko w tej jednej płaszczyźnie nonszalancko ujęte.
No i wysoki stopień skomplikowania kompozycji, no to już Państwo domyślacie się, że chodzi tutaj o takie duże nawarstwienie różnych motywów przeplatających się ze sobą. Właśnie ta kompozycja jest taka bardzo skomplikowana, co widać tutaj rzeczywiście w tej kompozycji kwiatowej. No i jeśli chodzi o styl, stylistykę, to ta dekoracyjność, o której mówiliśmy, płynna, ruchliwa linia w secesji tej polskiej jest bardzo obecna. To za chwilę Państwo zobaczycie, ja pokażę to na przykładach. Subtelna, jasna kolorystyka i też właściwie ta ilustracja dobrze to pokazuje, bo ten kolor zielony to jest kolor stricte secesyjny. To jest właśnie ten kolor ukochany przez secesję i do tego ten kolor, ten oranż, czy na przykład w postaciach kobiet on objawia się jako rudy kolor włosów, jest no, takim znakiem rozpoznawczym secesji. Walorowe przejścia kolorystyczne, czyli takie też widoczne na tej ilustracji, modulowanie odcieni koloru, prawda? My tutaj widzimy, no myślę, że kilka, jeśli nie kilkanaście odcieni zieleni. Więc takie dogłębne analizowanie tej barwy, która z jednej strony może być taka właśnie trawiasta, jak liście nasycona, zielona, ale może być też chłodna poprzez domieszanie błękitu, co widać w tej geometrycznej dekoracji za nasturcjami. No i efekt połysku, efekt taki jak pawie pióro, gdzie te kolory, taka benzynka przechodzą jeden w drugi, to też bardzo, bardzo modny wtedy motyw. No i jeśli chodzi o motywy secesyjne, jakie się pojawiają we wszystkich dziedzinach sztuki, od dekoracji architektonicznej po grafikę taką użytkową, tutaj widać również kolejny okładkę tej chimery, to floralne, czyli roślinne, organiczne, czyli generalnie zaczerpnięte ze świata organizmów żywych, zwierzęce, fantastyczne stwory, czyli właśnie chociażby te chimery, bardzo popularne motywy japońskie, tak zwana japońszczyzna. To było modne właściwie od połowy XIX wieku, napływało takim bardzo silnym nurtem z Paryża, z Francji, bo Francja przecież fascynowała się już od czasów impresjonizmu bardzo silnie Japonią. I w Polsce doszły właśnie te motywy ludowe, krakowskie i patriotyczne jako element młodej Polski. No i tutaj właściwie pierwsza budowla będąca takim manifestem secesji wiedeńskiej, budynek zaprojektowany przez Józefa Marię Olbricha, który z jednej strony, jak popatrzymy na niego, wydaje się, że wiele tutaj jeszcze elementów jest zaczerpniętych choćby z tej sztuki klasycznej, antycznej, bo widzimy gzymsy, widzimy pilastry, widzimy jeszcze dekorację jakby zaczerpniętą z tamtych czasów, tych starszych, natomiast pojawiały się takie elementy jak ta liściasta złota kula w zwieńczeniu budowli, w dodatku podtrzymywana przez cztery takie pylony, które będą zrobią szaloną karierę w świecie secesji. Te pylony, czyli takie słupy zwężające się ku górze, będą obecne i w ogrodzeniach, na przykład tych, jako słupki płotu, i w dekoracji architektonicznej, i w zwieńczeniach fasad gdzieś w attyce. Także to jest ta forma bardzo, bardzo obecna. No i ona już zaistniała w 1899 roku właśnie w pawilonie secesji wiedeńskiej. Ta kula liściasta zupełnie oszałamia, prawda, zaskakuje. To na pewno widzimy, że jest nowa forma, bo przecież tego nigdy nie było. Tym bardziej, że właściwie to wydaje się zupełnie jakieś takie bezużyteczne, no, i taka euforia właśnie dekoracji. Jeśli chodzi o sam budynek, to mimo, że tutaj użyto te oczywiście formy zaczerpnięte z architektury klasycznej, to jednak one są
zupełnie inaczej zinterpretowane. Te gzymsy urywają się bardzo swobodnie, te pilastry przechodzą w takie jakieś liściaste elementy, które zaczynają wypełniać fryz i czujemy, że to jest rzeczywiście zmiana. To jest coś, co zmienia oblicze sztuki. Budynek stacji Karlplatz w Wiedniu to takie secesyjne cacko, których bardzo wiele jest w architekturze europejskiej. To też jest ciekawe zjawisko, bo jeśli popatrzymy na ten krótki okres przecież, kiedy secesja była obecna, no ten taki mainstream secesji to jest jakieś 20 lat, kiedy ten styl eksploatowano, to z drugiej strony widzimy, że powstała ogromna ilość obiektów i architektury, i architektonicznych, i artystycznych. Dlaczego? Dlatego, że to był czas wielkiej prosperity gospodarczej. To był po prostu boom, to była kumulacja tych właśnie możliwości epoki przemysłowej, czyli ta rewolucja przemysłowa, która rozkręcała się przez XIX wiek, jak porównamy to do szalenie modnego i eksploatowanego motywu lokomotywy parowej, to lokomotywa rusza powoli, koła zaczynają się kręcić, a później wpada w ten szalony pęd i secesja to już jest ten moment szalonego pędu, kiedy jest ogromna ilość kapitału, ogromna ilość pieniędzy na rynku światowym i pojawiają się ogromne inwestycje. W tamtym czasie miasta powiększają się czasem o drugie tyle, a czasem nawet więcej, czyli ogromna ilość nowej zabudowy noszącej właśnie cechy tego nowego stylu. No i tutaj ten budynek stacji to jest pawilon, jak widać, wzniesiony z użyciem nowoczesnych materiałów, no bo tutaj jest ta konstrukcja szkieletowa, elementy żelazne, które pełnią zdecydowanie rolę również estetyczną. Wyzyskuje się te możliwości, które ten nowy materiał daje. Pojawia się detal ten zdobniczy, który jest zupełnie do tej pory niespotykany. Widzimy słoneczniki, liście, widzimy te wijące się elementy. Właściwie tutaj, gdybyśmy chcieli nazywać poszczególne części tej budowli, jeśli chodzi o bryłę samą, to też mielibyśmy już problem, prawda? Bo tutaj już nie widzimy tympanonu, nie widzimy portyku. To są zupełnie nowe formy, których cechą charakterystyczną jest ta linia wijąca się, prawda? Linia gięta. I to widać nawet w stolarce drzwiowej, bo jak popatrzymy na te wspaniałe drzwi w tym bardzo charakterystycznym kolorze zielonym, to widzimy, że ta krata zabezpieczająca szybę ma też tą linię giętą. I no to jest, to tego nie można pomylić z niczym innym. To jest właśnie smak secesji. Secesja wychodziła na fasady budynków w sposób taki no szturmem, można powiedzieć, bo tutaj płytka ceramiczna, którą pokryta jest cała elewacja, dodatkowo złożona z tej płytki jest ta szalona, floralna forma. Tutaj widzimy pewną cykliczność, taką powtarzalność, która też wynika ze specyfiki płytki ceramicznej, prawda? To są motywy, które są nadrukowane i powtarzane. No i akurat tutaj, to jest jeden z budynków Otto Wagnera, widzimy ten motyw, który też będzie się w secesji przewijał niesłychanie często, bardzo intensywnie i w różnych obliczach secesji. Od architektury wiedeńskiej po kubek w Muzeum Wsi Lubelskiej, który pochodzi z domu w miasteczku. Ten motyw, który gdzieś daleko u swoich podstaw ma przecież antyczny tryglif, bo to są te trzy pionowe rowki, trzy pionowe, później już po prostu linie, które pojawiają się szalenie często i dodatkowo tutaj im towarzyszy jeszcze taki motyw z koncentrycznych kół
To jest niezwykle popularne i jak mamy do czynienia z tym motywem, te koła z tym potrójnym elementem, to możemy być pewni, że to secesja. Tutaj jeszcze takie zdjęcie, które pokazuje z perspektywy ten budynek, bo widać, jak on jest właśnie dekorowany atektonicznie. Tutaj ta dekoracja nie przyjmuje się, że tutaj są jakieś podziały między kondygnacjami. To wszystko jest zunifikowane. To wszystko po prostu ten budynek jakby ogarnia i wchłania w siebie. Ta dekoracja tutaj zdecydowanie gra główne skrzypce. No i nawiązując do tematu tych nowych konstrukcji używanych, które oczywiście zyskiwały coraz większą popularność, ale też no, te możliwości techniczne z każdym rokiem wzrastały. To był ten wyścig, kiedy architekci, projektanci, konstruktorzy no, chcieli zademonstrować ciągle coś nowego. I pojawił się wtedy taki budynek, który w wielu miastach europejskich jest obecny, a mianowicie hale targowe, czy takie pasaże handlowe, przypominające trochę zadaszoną ulicę, ale zadaszenie jest za pomocą świetlika, który oczywiście jest na tej ramowej konstrukcji metalowej oparty i zaopatrzony w szyby, które doświetlają naturalnym światłem wnętrze. Tutaj akurat w Leeds taka hala po zmroku, fantastycznie oświetlona, ale też i w ciągu dnia widać, jak ten efekt jest różny, prawda? Te efekty są bardzo różne. I jeśli popatrzymy na dolną część tej kompozycji, to widzimy, że tam jeszcze są te formy tradycyjne, prawda? Są kolumny bliźniacze, gzymsy pozałamywane, eklektyzm. Natomiast jeśli patrzymy już na tą jakby górną partię belkowania i to zadaszenie, no to zdecydowanie dostrzegamy motywy secesyjne, na przykład w pendentywach, czyli w tych takich trójkątach, które są częścią konstrukcji podtrzymującej kopułę. Widać taką charakterystyczną główkę kobiecą w tej kobiecej secesyjnej fryzurze i motywy floralne. Tutaj taka hala sporto, troszkę inna w wymowie, prawda? Tutaj ta linia oczywiście płynnie jakby w zwieńczeniu obecna jest, natomiast witraże ten taki charakterystyczny sposób ujęcia tej fasady właśnie z tym takim ryzalitem, to jest też bardzo wymowne w secesji. No i polski przykład, Teatr Stary w Krakowie, przebudowany w 1906 roku w stylu secesyjnym, aczkolwiek tutaj również widzimy, że no, lwia część tej secesji jednak objawia się w dekoracji. To jest oczywiście ten budynek po lewej stronie. Ten szalony fryz z tych takich wijących się motywów roślinnych, elementy metaloplastyki na dachu, to jest takie bardzo secesyjne. Oj, przepraszam, za daleko poszłam. No i to, co w secesji wszyscy kochamy najbardziej, te takie łamanie schematów myślowych. Jeśli do tej pory, do tego 1905 roku, jeśli myśleliśmy o balustradzie schodowej, no to po prostu tralki powtarzające się identyczne, bardzo często spotykane tralki już żeliwne, lane w odlewniach żelaza, ale jednak identyczne, powtarzające się. I cóż robi Wyspiański w gmachu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie? Po prostu wplata w to motyw kasztanowca, jednego z takich ulubionych drzew Wyspiańskiego i ulubionych drzew secesji w ogóle. Bardzo dekoracyjny ten liść i dodatkowo taka wijąca się jakaś taka liana, z której wystają kwiaty, takie jakby liliowce. Natomiast też widać tutaj właśnie ten brak asymetrii. Tu nic się nie powtarza, to jest jedna kompozycja, która się po prostu tylko rozwija. Do dzisiaj można oczywiście to oglądać w tym gmachu
Myślę, że nawet warto to obejrzeć. No i Lwów, który też był w sferze oddziaływania przecież zarówno, tak jak Kraków w sferze oddziaływania Wiednia. Lwów to jest taki trochę większy i bardziej ekskluzywny Kraków, mam wrażenie. Fantastyczne miasto, łączące rzeczywiście te tradycje architektoniczne bardzo ciekawie i jeszcze dające taki swój własny wkład. No i tutaj płytka ceramiczna, która akurat pokazuje taki objaw secesji dążącej bardziej właśnie ku geometryzacji. I z tą secesją geometryczną jest trochę taki problem, że dość łatwo wydaje się, że pomylić ją z Art Deco. I mam wrażenie, że to jest w ogóle taki motyw, kiedy ta secesja zaczyna przechodzić w Art Deco przez tą taką geometryzację. Natomiast tutaj na tych płytkach ten secesyjny motyw wyraźnie widać właśnie w tych takich specyficznych zagięciach tych motywów, takim wygięciu tych linii, takiej właśnie płynnej i organicznej, jak gdyby był to organizm żywy. To jest oczywiście dekoracja architektoniczna w płycinie jednej z fasad. No i płytka secesyjna, którą znalazłam w internecie, zdaje się tam gdzieś z terenu Poznania, jak dobrze pamiętam, motyw nenufarów, bardzo chętnie też przez secesję eksploatowany. No i ta zieleń, która już wiemy, że jest charakterystyczna. Widać również, że te płytki tutaj akurat nie są identyczne, tylko tworzą takie rozwinięte kompozycje łączące się ze sobą, więc kupując te płytki trzeba było je układać w określonym takim ciągu, żeby ten efekt uzyskać. No i lwowski kafel z motywem maku, czyli widać, że tutaj też ta fascynacja światem kwiatów powoduje, że odtwarza się wręcz dokładnie ten gatunek. Jesteśmy w stanie od razu te gatunki rozszyfrować. No i ponieważ secesja to też objaw tej nowoczesności, wtedy pojawiają się też takie tendencje do wykorzystywania dzieł artystycznych do promocji, po prostu w celach marketingowych. I tutaj widać plakaty, które po prostu były plakatami reklamowymi. Po lewej stronie Henri Toulouse-Lautrec, postimpresjonista, który jeden z tych, którzy rozwinęli swój fantastyczny styl do niczego nieporównywalny, po prostu Lautrec. I widać również reklamę jednego z kabaretów, lokali paryskich. I po prawej stronie plakat Alfonsa Muchy. No tego nie można pomylić z niczym. To jest po prostu ta secesja. Lautrec jest troszkę innym jej obliczem. Mucha troszkę innym, natomiast są motywy, które łączą te dwa dzieła, czyli na przykład ta wijąca się, taka jak łodyga na Sturcji, postać kobiety, ta figura kobieca, ale też te rude włosy. Blada twarz i rude włosy to jest znak rozpoznawczy kobiety secesyjnej. I wcieleniem tej kobiety żywym była Dagny Przybyszewska, żona znanego polskiego poety Przybyszewskiego, która była Skandynawką i zresztą życie jej nie oszczędzało, podobnie jak i całej tej boemy młodopolskiej. Oni trochę na własne życzenie komplikowali sobie życie uczuciowo-rodzinne. No, te zabawy boemy tamtego czasu są wszystkim dobrze znane, natomiast tutaj pokazuję zdjęcie Dagny po to, żeby pokazać, że ta jej twarz, sposób uczesania, wszystko to podkreślone odpowiednim makijażem, wyeksponowanie odpowiednie oka, to również jest secesja. Dagny jest po prostu wcieleniem kobiety secesyjnej i takie, mam wrażenie, twarze
Dagny można obserwować też i w dekoracji architektonicznej w formie takich masek gdzieś umieszczanych na elewacji. Nawet w Lublinie można takich wiele przykładów znaleźć. Innym typem kobiety młodopolskiej, no ale przecież secesyjnej, była Teodora, żona Stanisława Wyspiańskiego. Była tak zwaną kobietą z ludu, na skutek takiej chłopomanii, czyli fascynacji tych artystów młodej Polski, artystów krakowskich, życiem ludzi na wsi, w których upatrywali takiej czystości, tej takiej autentyzmu wynikającego z po prostu trwania w pewnych obyczajach logicznych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ta fascynacja spowodowała również zawieranie małżeństw z chłopkami, czyli no w tamtych czasach skandaliczny mezalians, natomiast no wiadomo, że artystom można zawsze dużo więcej niż zwykłym śmiertelnikom. Małżeństwo to nie było udane, Teodora miała niezbyt taki układny i spolegliwy charakter, no ale trwało jakiś czas. O tym wszystkim można przeczytać, bo z tamtego czasu zachowało się bardzo wiele pamiętników osób z tego grona towarzyskiego. Natomiast tutaj należy zwrócić uwagę na sposób malowania za pomocą pasteli. To jest oczywiście no, dzieło Wyspiańskiego, autoportret z żoną. I fantastyczny sposób oddania tego stroju ludowego, tych elementów zdobniczych. Tutaj widać, że artysta analizował to, rysując, że fascynował się tym i ta estetyka stroju ludowego krakowskiego, zakopiańskiego bardzo silnie rozpalała wyobraźnię artystyczną i też na ten strój wpływała ta wyobraźnia. Mówi się o tym, że strój góralski to właściwie wytworzyli niemalże artyści, którzy zjeżdżali do Zakopanego w tamtym czasie. Także to jest trochę taki paradoks. A dlaczego w ogóle fascynacja tą ludowością też na tle patriotycznym? Ponieważ te lata po 1900 roku to jest moment takiego rozbudzania tego poczucia narodowego. Już przeczuwano, bo te ruchy rewolucyjne już bardzo silnie się zaznaczały w polityce europejskiej, że będzie się coś działo w ogóle w Europie. I no Polacy zawsze walczący o tą niepodległość wtedy złapali się tego motywu ludowości, bo uważano, że to na wsi, wśród ludu przetrwał ta prawdziwa polskość. I tam jej być może trzeba szukać. I to też zaznaczyło się w architekturze, w której bardzo wiele czerpano z tej architektury wiejskiej, na przykład styl zakopiański czy styl dworkowy. Motywy secesyjne do dzisiaj mogą rozpalać emocje designerów i projektantów wnętrz, bo rzeczywiście wykorzystanie tego we współczesnym wnętrzu, tutaj przykłady akurat tapet z takimi motywami kwiatowymi, to wydaje się wręcz przymusem. No, taka tapeta, zresztą takie tapety się produkuje dzisiaj w bardzo podobnej estetyce i używa. No i kolejny plakat, tutaj już lubelski, w Lublinie też jak widać secesja mocno się zaznaczyła. Wystawa higieniczna, która odbyła się w Lublinie, również zaordynowała sobie plakat w stylu secesyjnym. Pojawia się ta kobieta bluszcz, pojawia się wąż, który swoim ciałem fantastycznie wijącym się jest jak najbardziej secesyjny, natomiast on jest oczywiście symbolem medycznym, prawda? To wąż Eskulapa, który jest obecny od antyku tutaj. No i ta personifikacja tej higieny, czy hygieny, jak wtedy pisano, kobieca też jest niezwykle atrakcyjna. Więc tutaj wydaje się, że ten motyw marketingowy na pewno musiał zadziałać. Zresztą w tle widzimy Zamek Lubelski jako taki symbol miasta. Plakat w dwóch językach, no bo to jest przecież jeszcze czas zaboru rosyjskiego w Lublinie.
Lwowskie przykłady secesji zupełnie zachwycają i są takim rzeczywiście wirtuozerskim przykładem właśnie rzemiosła. Tutaj widać bramkę wejściową do jednego z ogrodów przy budynkach mieszkalnych w Lwowie. Ten profil, z którego ja zaczerpnęłam to zdjęcie, można odnaleźć sobie na Instagramie. To taka pasjonatka architektury lwowskiej zamieszcza tam doskonałe zdjęcia, gdzie można się zapoznawać i z secesją, i z Art Deco, i z modernizmem w Lwowie. Bardzo, bardzo pouczający i ciekawy profil. I no, zobaczcie Państwo, co się dzieje z tą furtką. Tutaj akurat jest obecna symetria, no ale nie mamy i tak wątpliwości, że jest to secesja, chociażby właśnie po tym motywie tego koła i tych, tutaj akurat są cztery metalowe paski, ale pomiędzy nimi te prześwity są właśnie znowu trzy. Także ten motyw widzieliśmy w Wiedniu na kamienicy projektu Otto Wagnera, a tutaj widzimy w Lwowie w bramce. Zresztą to jest zdjęcie współczesne, proszę zobaczyć, jak ta bramka się dobrze zachowała z punktu widzenia konserwatorskiego. No i inna odmiana właśnie secesji tej geometrycznej. I to secesja. Tutaj też linia wijąca się, ale jednak już skłaniająca się ku takiej geometryzacji. Bardzo charakterystyczny wykrój tutaj tych okien z takim uskokiem. To jest niezwykle dla secesji charakterystyczne to ścięcie tak jakby jednego narożnika i takie złożenie tych dwóch antytetycznych elementów. Balustrady ogrodzeniowe, gdzie właśnie widzimy te pylony, szczególnie tutaj na tym zdjęciu dolnym po lewej stronie widać, że te słupy ogrodzeniowe to są właśnie taką mają formę pylonów. No i wszędzie pojawia się prawie, no na pewno w tych dwóch dolnych przykładach, ten motyw tych koncentrycznych kół i tych trzech zwisających elementów. Czasem one, tak jak po lewej stronie, zakończone są jeszcze takimi kuleczkami, kropeczkami, łezkami. To chodząc po europejskich miastach można obserwować pęczkami, oczywiście no, na tym obszarze zabudowy secesyjnej. No i teraz przechodzimy do drugiego stylu, Art Deco, który był równie popularny, wyparł w pewien sposób te secesyjne motywy, chociaż przez długi czas rozwijało się to równolegle i tak jak mówię, czasem trudno tutaj rozstrzygnąć, szczególnie przy tej geometryzującej secesji, czy to już nie jest bardziej w kierunku Art Deco. Około 1900 roku znowu jakby ten początek trzeba widzieć, bo to koło lokomotywy Art Deco się rozpędza powoli, ale też już jak się rozpędzi, to z trudem hamuje, w związku z czym w latach 50. XX wieku, jeszcze po II wojnie światowej, te motywy Art Deco są obecne na przykład w meblarstwie. Bardzo długo ten motyw, te motywy przetrwały, jakby rzemieślnicy pamiętający jeszcze sprzed wojny tą modę, próbowali w latach 50. to przywrócić, zresztą z dużym efektem. I tak jak mówiłam, około 1925 roku wybuchł ten styl, eksplozja nastąpiła na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłu Współczesnego w Paryżu i na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, jeśli chodzi o Polskę. To były te imprezy masowe, na których ten styl zaprezentowany został szerokiej publiczności i jak widać bardzo szybko zagościł, bo tutaj widzimy już plakat Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, czyli te dzisiejsze targi poznańskie ciągle tam się przecież odbywają, z 1929 roku, gdzie widać już w stylistyce Art Deco zaprojektowany plakat. Plakat, który ma zarówno liternictwo Art Deco, bardzo charakterystyczne, i dekorację, jak widać, symetryczną, no i tego orła,
który w tamtym czasie był, bardzo często się pojawiał, bardzo częstym był motywem, no bo przecież to już jest Polska, która odzyskała tą niepodległość w 1918 roku, więc szukano nowego języka dla tej, no, nowego języka estetycznego dla tej nowej państwowości i w Art Deco również się to polskim objawiło. Tutaj bardzo dużo tekstu, który generalnie nie będę go oczywiście odczytywać, natomiast znowu można do niego po prostu wrócić. Z niego tutaj warto zaznaczyć, że najpełniej to Art Deco, jeśli chodzi o architekturę, taką architekturę monumentalną, objawiło się w USA. W Stanach, w miastach takich jak Nowy Jork, Chicago, tam można spotkać całe budynki, które wysokościowce, które są całe utrzymane w tym stylu, czyli zarówno ich bryła, jak i dekoracja elewacji i wnętrz, to jest czyste Art Deco. W Polsce znacznie mniej tego typu realizacji i w ogóle w Europie stosunkowo niewiele, no na przykład porównując z obiektami secesyjnymi. Natomiast to Art Deco obecne jest w architekturze, też i w dekoracji. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj warto podkreślić, że warsztaty krakowskie powstały w 1913 roku, spółdzielnia Ład w 1926, czy Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Stowarzyszenia Rytm. Ryt to były takie organizacje, które eksploatowały tą estetykę właśnie w takim duchu, często też patriotycznym, na przykład poprzez nawiązywanie do motywów etnicznych, do motywów ludowych. Fascynowano się na przykład huculszczyzną. Jeśli chodzi o cechy Art Deco, to trochę one są jakby przeciwieństwem secesji. To nie jest nic zresztą dziwnego, bo w modzie przecież kolejne style bardzo często się zaprzeczają, prawda? Jeśli w latach 20. czesano się na chłopczyce, krótko przycinając gładkie włosy za uszami, to w latach 30. a już najchętniej stosowano kobiece fale, włosy dłuższe. Także moda jakby nudzi się i zaczyna szukać w innych rejonach estetycznych. Geometryzacja motywów to jest taki no bardzo cecha widoczna i od razu się objawiająca. Często geometryzacja motywów organicznych, czyli tych pomysłów ze świata ludzi, zwierząt czy roślin, które są doprowadzane do pewnej geometrycznej syntezy. I właśnie ta syntetyczność też jest cechą Art Deco, czyli takie upraszczanie form i takie robienie pewnego rodzaju esencji z tego, co oferuje natura. Jak w secesji mieliśmy linię płynną, wijącą się jak łodyga na Sturcji, to tutaj widzimy linię łamaną, pod kątem ostrym, bardzo chętnie, zygzaki, trójkąty, błyskawice i te formy krystaliczne, czyli takiego rżniętego kryształu. Tutaj zresztą widać to bardzo dobrze na budynku Chryslera w Nowym Jorku. William Van Allen zaprojektował zwieńczenie tego budynku, jakby inspirując się częściami samochodowymi, no bo to budynek Chryslera. W związku z czym to jest trochę takie też mechaniczne i to jest też cecha tych czasów, taka fascynacja tą techniką, taka technokracja trochę. Jeśli chodzi o błyskawice, to też jest ciekawy motyw, który powraca obecnie, bo przecież mamy ten motyw błyskawicy, który został wykorzystywany jako emblemat strajków kobiet obecnie. I doszukuje się różnych podtekstów w nim. Czasem wiąże się go gdzieś tam, szczególnie przeciwnicy wyszukują tego motywu SS, który miał tą taką, te litery SS były też takie jakby zaklęte w tą formę
błyskawicy. I to jest akurat prawda, rzeczywiście tak było. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest po prostu art deco. SS przecież nie powstało nigdzie indziej, tylko w Europie, gdzie ta estetyka w latach 30. była bardzo mocno eksploatowana, więc no, w jakim stylu mieli to zaprojektować? Zaprojektowali w sobie znanym. Ja zaraz pokażę wiele błyskawic, które się w tamtym czasie pojawiły, i wcale nie w kontekście negatywnym, to znaczy tym, którym no, dzisiaj łączymy z faszyzmem, tylko różnych błyskawic symbolizujących generalnie moc. Moc, energię, zmianę, taki, no przede wszystkim błyskawica to jest przecież wystrzał, huk i eksplozja taka świetlna, która wywołuje ogromne wrażenie, prawda? I to jest takie walnięcie ręką w stół. To za chwilę do tego wrócimy. Jeśli chodzi o kompozycję, to już tak jak pokazywałam, symetryczna bardzo często, dynamiczna, czyli taka, często mamy wrażenie, że z tej kompozycji jakby poszczególne elementy wybuchają i odpływają w takim właśnie jakby po uderzeniu pioruna energetycznym z takim pędzie. To widać tutaj też na tym budynku Chryslera, że te trójkąty, te świetliki, one wydają się jakby były częścią jakiejś eksplozji, z której od tego centrum poszczególne elementy są w pędzie ku tej zewnętrznej części. Kompozycja zamknięta też często, czyli taka, która ma bardzo silnie zdefiniowane ramy. W secesji mieliśmy wrażenie, że ta wić roślinna, która dekoruje fasadę, ona po prostu cały ten budynek za chwilę obrośnie i przejdzie jeszcze na kolejne. Tutaj nie, ta kompozycja ma swoje ramy, jest ujęta, ma ograniczenie, ma bordiurę. No i multiplikacja motywów form, czyli podobne motywy zwielokrotnia się. Tak jak tutaj, te trójkąty, prawda? One są takie same i one są układane w jakichś konstelacjach, w jakiejś kompozycji. Jeśli chodzi o technikę, to też ciągle płaszczyznowość, podobnie jak w secesji, dziwo. Kontrastowa kolorystyka bardzo chętnie wykorzystywana. No i wykorzystywanie właśnie specyfiki materiałów, możliwości estetycznych materiału, czyli nie idziemy w przeciwnym kierunku, że jak na przykład stal jest błyszcząca i zimna, to wykorzystamy to, nie będziemy jej zamalowywać, żeby osiągnąć inny jakiś efekt. No i jeśli o Ameryce mowa, to rzeczywiście tam jest parę spektakularnych przykładów tego stylu. Tutaj na przykład Union Carbide and Carbon Co., budynek z 1929 roku. Oto jest siedziba firmy zajmująca się handlem i pozyskiwaniem węgla. No i złoto, a skromnie. Bardzo efektowny budynek, bardzo dekoracyjny. Widać, że jest właśnie dążenie tutaj do tej symetrii, takie akcentowane powtarzanie się motywów. No i ta bryła budynku. Tego stosunkowo niewiele spotkamy w Polsce, w Lublinie w ogóle właściwie. W Warszawie to wiadomo, że ciężko, bo to jest miasto strasznie poturbowane. Natomiast, no niestety muszę to powiedzieć, Pałac Kultury i Nauki to jest osiągnięcie oczywiście Sowietów, natomiast ta forma zaczerpnięta jest przecież z tych wysokościowców amerykańskich i też w nim jest coś z tego art deco, w związku z czym, bo to jest taka uskokowa zmniejszanie się tej bryły ku górze, czyli takie schodkowa taka kompozycja, bardzo charakterystyczna, często właśnie z takim masztem, takim czpieniem, który wieńczy ten czubek. Art deco jest bardzo dekoracyjne i tutaj akurat Fisher Building w Detroit. Detroit to było miasto jakby wcielenie tego rozwoju technicznego
lat 20., bo to przecież ośrodek produkcji automobili, samochodów. Miasto w ogóle zaprojektowane tak, żeby najlepiej można się było po nim, po samochodem poruszać, ale też no, musiało być spektakularne. I tutaj widać to Art Deco w takim ujęciu nawiązującym jednak bardzo silnie do też dawnych motywów, bo tutaj są te orły, te postacie kobiece, tutaj zdecydowanie gdzieś nam pobrzmiewa renesans, gdzieś pobrzmiewa sztuka bizantyjska w tych złudzeniach i w tych mozaikach. Ameryka w estetyce ma to do siebie, że nie zawaha się użyć niczego. Jeśli coś nam się podoba, to zróbmy to tak. Chcemy sobie zbudować zamek średniowieczny i udekorować go złotem. Jeśli mnie na to stać, to mogę to zrobić. I to w Ameryce jest i straszne, i piękne. Piękne, no bo pokazuje nieograniczone możliwości, a straszne, bo efekty estetyczne bywają dramatyczne. Aczkolwiek, no, to jest Ameryka. W Ameryce również w Oakland była taka hala Paramount Fountain of Light, czyli wytwórni filmowej Paramount Teatr, no, który jest wcieleniem Art Deco. Widać i tą symetrię, i geometryzację, i te charakterystyczne zigzag, i te kompozycje takie dynamiczne, gdzie jakby od tego wystrzału fajerwerków te wszystkie elementy się rozpryskują, jak kryształ zbity pędzą gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną. To jest też ten motyw schodów w rewiach. Te rewie z lat 20., 30. miały bardzo wiele właśnie też z estetyki Art Deco. No i w Polsce, tak jak mówiłam, dość tak naprawdę to Art Deco, jeśli chodzi o architekturę, to tylko takie motywy, takie smaczki gdzieś się wyławia. I tutaj na przykład budynek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, projektu Jana Koszyca-Witkiewicza, który ma ten charakterystyczny świetlik, taki piramidalny, właśnie uskokowy, oraz na narożach takie, no, trudno nazwać to językiem architektury klasycznej, bo ten motyw, no jak można nazwać, właściwie jest to taki jakiś uskokowy, taki fragment attyki, ale widać, że jest to no, gdzieś tam jakiś motyw może liścia ze świata właśnie takiego organicznego, ale mocno zgeometryzowany, generalnie zwieńczenie. Zostańmy przy nazwie zwieńczenie. A jeśli chodzi o taką secesyjną architekturę, przepraszam, Art Deco architekturę całościową, no to właśnie te targi wielkie były miejscem, gdzie wznoszono pawilony takie tymczasowe. W Polsce generalnie tak bywa, że jak coś jest tymczasowe, to trwa bardzo długo. Oczywiście nie tylko w Polsce, bo przypominam, że wieża Eiffla też była budowana na wystawę światową, tylko na chwileczkę. Miała zostać rozebrana, no i jest do dzisiaj. No i ta wieża górnośląska w Poznaniu, która no, rzeczywiście jest takim twardym kawałkiem Art Deco, tutaj nie mamy wątpliwości, zresztą przełamaniem całkowitym schematów estetycznych z poprzednich lat i czasów. Ona przetrwała bardzo długo, ale no, II wojna światowa przyniosła jej niestety zniszczenie. Podobno tam jeszcze gdzieś znajdują się jej takie resztki, o tak można powiedzieć. No i widać tutaj też te pylony, o których mówiłam. Te pylony, które też no, nie ma się co oszukiwać, gdzieś to jest z architektury klasycznej zaczerpnięte jako taki obelisk egipski, później przez Rzymian eksploatowany, ale w Art Deco też bardzo chętnie wykorzystywany. Tutaj kolejny budynek na powszechnej wystawie krajowej z tym charakterystyczną taką wieżą, takim tym właśnie uskokowo zwężającym się ku górze motywem. To jest, no tutaj już Państwo widzicie, że rzeczywiście jak mówimy o Pałacu Kultury, że to jest gdzieś ta myśl estetyczna, to tutaj to ewidentnie możemy obserwować. Zresztą w Rosji, w Moskwie te wysokościowce, jakim uraczyli nas później Rosjanie
w Warszawie powstawały już w okresie międzywojennym, więc to nie jest nic tajemniczego. Natomiast nasz wysokościowiec, super nowoczesny budynek zaprojektowany w bardzo nowoczesnej technologii, o niezwykłym wyrazie estetycznym i też tej formie uskokowej, bardzo długo najwyższy budynek w Warszawie, budynek Prudential, projektu Marcina Weinfelda. Rzeczywiście imponujący na tamte czasy to budynek Agencji Ubezpieczeniowej, którego los no, widzimy po prawej stronie w czasie Powstania Warszawskiego. Jest to moment bombardowania czy ostrzału tego budynku. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że ten budynek no, oczywiście uległ zniszczeniu. Tam były zresztą potworne walki. Natomiast po wojnie został odbudowany. I mało tego, został odbudowany według projektu Weinfelda. W troszeczkę innym wyrazie, tam wyraźnie już było widać taką nutę właśnie jednak socrealistyczną już w tym potraktowaniu formy, ale budynek do dzisiaj istnieje i zresztą w ostatnich latach poddany był renowacji. Tam jest obecnie hotel, można się zatrzymać i ocenić tę renowację. Bardzo wiele ciekawych pomysłów formalnych tam wyeksploatowano. Wiele też, jak się mówi w świecie krytyki architektonicznej, zagubiono, ale jednak budynek istnieje w Warszawie. No i Art Deco w plakatach, bo jak wiadomo plakat już od drugiej połowy XIX wieku był tym sposobem komunikowania się pomiędzy ofertodawcą i ofertobiorcą, czyli pomiędzy klientem a tym wytwórcą. I właściwie no, trudno się dziwić, to przecież czasy bez mediów tych takich szybkich, cyfrowych. I plakaty rozwieszane w miejscach publicznych, no po prostu były gwarancją sukcesu przedsięwzięcia. I tutaj Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki reklamowała się poprzez euforyczny plakat w pędzie ukazujący wspomnianą lokomotywę, samochód i samolot i jeszcze globus, a mianowicie dookoła świata tym wszystkim można się było wybrać. No i Targi Wschodnie, gdzie jest motyw taki średniowiecznego rycerza na koniu, który bardzo ładnie pokazuje, czym była to operowanie formą przez Art Deco, czyli cały ten koń jest zaklęty jakby w bryły geometryczne, trójwymiarowe, taki właśnie zgeometryzowany. Tutaj motyw tej błyskawicy, o której już wspominałam wcześniej, motyw, który został po prostu wykorzystany w reklamie firmy dostarczającej prąd elektryczny, wytwarzającej prąd elektryczny. I ta forma tego zygzaka, tej błyskawicy była takim synonimem właśnie nowoczesności. No przede wszystkim prąd elektryczny, który można było mieć w domu oświetlenie elektryczne w okresie międzywojennym. Dzięki temu używać sprzętów elektrycznych. To był jeden z tych objawów galopującej nowoczesności i takiej rewolucji technologicznej, ale i rewolucji mentalnej. Dlatego ten zygzak bardzo często się pojawia i to jest ciekawe w ogóle, bo ja tę prezentację robiłam znacznie wcześniej niż te protesty w Polsce się pojawiły i ten zygzak tutaj no, jakby automatycznie przy temacie Art Deco się pojawił. Tutaj między innymi go widzimy właśnie na ilustracji pokazującej postać Perkuna w wizji Zofii Stryjeńskiej, bardzo popularnej malarki, graficzki, emancypantki, feministki okresu międzywojennego, jednej właśnie z takich kobiet wyzwolonych i ona Perkuna, czyli tego litewskiego, jednego z litewskich bogów, również nadała mu taką formę zigzag, ale właśnie z użyciem tego pioruna czy błyskawicy.
No i inna kobieta, która również w Art Deco zaistniała, o bardzo ciekawej osobowości i życiu, oczywiście można wiele wykładów na ten temat zrobić, natomiast jest to oczywiście Tamara Łępicka i tutaj jest jej chyba autoportret, jeśli się nie mylę, w zielonym Bugatti, czyli w samochodzie, i ten właśnie automobil, samochód, to był element sposobu życia. Wtedy wszyscy fascynowali się samochodem, każdy pożądał automobilu i był to rodzaj właśnie sportu, uprawiania sportu. Na przykład polska gwiazda filmowa Tola Mankiewiczówna uwielbiała samochody, umiała sama prowadzić i brała udział również w zawodach sportowych. Poza tym no, w dobrym tonie były przejażdżki samochodowe. Nikt dzisiaj, nikt nie eksploatował w Polsce samochodu tak jak dzisiaj się to robi, że byle jakie cztery kółka mieć, żeby dojechać do pracy i z powrotem i postawić pod gołym niebem. To było po prostu misterium, ten odjazd, przyjazd. To był po prostu element sposobu bycia i życia, ale ten przyjemny, czyli generalnie rozrywka. No ale też właśnie synonim nowoczesności. Łępicka jest przykładem artystki, która w pewien własny sposób definiuje Art Deco, ale też widzimy, że jest to taka synteza formy. Ona pokazuje to wszystko jakby przepuszczone przez taki filtr własnej wizji, która zmierza do maksymalnego uproszczenia i również pewnego rodzaju geometryzacji nawet form organicznych, bo tutaj widać, że twarz kobieca również podlegała tym przekształceniom Art Deco. Bardzo Art Deco objawiło się w meblarstwie i są meble, ikony, które dzisiaj robią furorę na rynku antykwarycznym. Wszyscy fascynujemy się Art Deco, a tutaj przykład akurat projektu profesora Jastrzębowskiego, który został zaprezentowany na wystawie właśnie, o której już wspominałam, w 1925 roku w Paryżu. I to jest Art Deco, które wykorzystuje również pewien motyw etniczny, bo tutaj też mam wrażenie, że pobrzmiewa gdzieś ten taki taka huculszczyzna w tym wykorzystaniu na przykład drewna. Bardzo pięknie wykorzystana jest tutaj właśnie taka naturalna dekoracyjność struktury drewnianej, czyli te formy zygzaka, tych pryzmatów, tych takich, nie wiem nigdy jak to nazwać, ten motyw takich ptaszków, jakby kawałek trójkąta, prawda? Dla mnie to mówiono, zaznacz to w tekście ptaszkiem, to jest ten taki motyw ptaszka. To było wszystko akurat w tym meblu wykonane za pomocą forniru, czyli cienko ciętego drewna, które nakładano jako taką warstwę wierzchnią na konstrukcję mebla. Też widać ten taki tendencję do tego uskokowego formowania bryły, do tego załamywania takiego kryształowego. No i siedzimy i patrzymy na Sejm wszyscy od czasu do czasu, natomiast zazwyczaj nie interesujemy się tym, co tam jest, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza. A wnętrze jest bardzo ciekawe. Przepraszam. Budynek Sejmu został zaprojektowany w latach, w drugiej połowie lat 20. przez Bohdana Pniewskiego i Kazimierza Skurewicza i wtedy też powstało wyposażenie gmachów i między innymi tutaj widzimy meble sejmowe, gdzie proszę mi wybaczyć, ale również te ptaszki są obecne jako motyw dekoracyjny. No i widzimy też postacie różnych przedstawicieli świata ludzi pracy generalnie, bo tam są różne postacie, takie jest kowal, jest tam chłop, i jest też sprawiedliwość po lewej stronie, widzimy taka personifikacja. W latach 30. to też taki nurt, który już zmierzał ku
takim formom klasycyzującym, czyli to Art Deco zaczynało znowu jakby wracać do motywów klasycznych im głębiej w lata 30. No i kilka widoków Art Deco ze świata, tutaj z Istambułu, bardzo ciekawe przykłady stolarki drzwiowej, tu już z łatwością odnajdujemy te art dekowskie, takie jakby scenograficzne motywy, prawda? To jest takie trochę jak scenografia teatralna. Te drzwi jak się otworzą, to my wejdziemy po prostu jak Tola Mankiewiczówna na scenę do tej klatki schodowej. I zestawienie tych dwóch motywów secesyjnego po lewej stronie i art deco po prawej stronie, które no jakoś tak pokazują nam, na czym polega ta różnica, prawda? Tutaj głównie ta geometryzacja i symetria odgrywa rolę. Chociaż, prawdę mówiąc, gdyby się ktoś uparł, to ten dolny slajd no, też można by próbować zakwalifikować jako taką zgeometryzowaną secesję być może. To jest takie trudne do odróżnienia, no ale generalnie ja idę tutaj akurat w motyw Art Deco. I to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać te główne założenia Art Deco na świecie i w Polsce i secesji również na świecie i w Polsce. To jest akurat taki kawałek sztuki, który jest bardzo przyjemny i przez tą taką dekoracyjność jest takie bardzo pozytywne budzi odczucia. Gorąco zachęcam Państwa do zwiedzania miast własnych lub turystycznie eksploatowanych właśnie pod kątem wyszukiwania tych motywów na elewacjach kamienic na przykład. Dziękuję bardzo.